chwilę kolejny gość, ale najpierw chcę Państwu pokazać, jak to z tymi dojazdami jest. Tablet. Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Janusz Wiśniewski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nie mieliśmy nigdy okazji się spotkać wcześniej, dlatego się bardzo cieszę, że Pana spotkałem. Ale ja wszystko i tak o Panu wiem. Matko, to już się boję. Panie Januszu, ja muszę najpierw powiedzieć, jak korki w mieście, dobrze? Także co tam, jakie pierwsze miasto gadamy? Poznań, proszę bardzo, to Poznań. Proszę, powiemy tylko, zna Pan Poznań? A, tak. Suchy Las daleko jest? Nie, nie wiem, jak daleko jest. W tej chwili jest daleko, bo 34 minuty się jedzie do centrum. To jest daleko, ale na przykład już, gdzie, skąd jest najbliżej? Ze Swarzędza, o Swarzędz nawet jazdą, 25 minut się jedzie ze Swarzędza. Znacznie lepiej niż Frankfurt. Z Krzesin 23 minuty, chyba że F-16 się leci, to wtedy się leci minutę. Co tam, jakie drugie miasto? Gdańsk może. Gdańsk możemy pokazać? Gdańsk, proszę bardzo. Specjalnie dla pana Janusza, niech pan zobaczy. Jak jest w Gdańsku? Na przykład z Pruszcza 14 minut w tej chwili. A do nowego portu? 12 minut. Bo ja tu będę mieszkał. W nowym porcie? To będzie pan miał bardzo blisko do centrum. Tak, tam są nawet taksówki wodne i tam nie ma korku. Cudownie. To jeszcze Katowice pokażmy. Katowice, jedno z moich największych odkryć. W Katowicach byłem pierwszy raz w życiu, rok temu. Podobało się panu? Fantastycznie. Lecz niezwykłe miasto. Jestem po prostu zachwycony. Jest coś złą konotację jakąś dla wielu. Tak? Znaczy dla mnie jest zachwycające. Chyba się mieszka w Jaworznie, bo z Jaworzna 37 minut się jedzie w tej chwili do centrum. Ale już z Chorzowa na przykład 7 minut. Ale tam pewnie taki smog, że kierowcy słabo widzą. W przeciwieństwie do Warszawy, w której smog jest taki, że wie pan, jakieś 1500%. Proszę się zapiąć. Tak jest, oczywiście. Tak się inaczej pozdrawiam Katowice, bo naprawdę bardzo lubię to miasto. Ale ci ludzie fajni tam są. Panie Januszu, ja to pana postanowiłem zaprosić, ponieważ ja to jestem przerażony tym, jak przeczytałem pana wywiad o tym, że miłość jest procesem chemicznym po prostu. Zwykłym. Ale co jest z tym przerażające? Panie goście, jak ciasno jest. To jest przerażające, bo to znaczy, że za jacyś bardzo zdolni chemicy, tacy jak pan, za rok czy za dwa wymyślą lekarstwo na miłość. Będziemy brać tabletki. I to w obie strony. Tak dokładnie to nie jest to. Ja o tym rozmawiałem z kimś, który tu siedział na tym siedzeniu. Aha. Kiedyś, miesiąc temu, ze Zbyszkiem Izdebskim. 6 godzin rozmawialiśmy, 6 razy po 6 godzin o seksie i chemii. I tego, co się odbywa w ludzkim mózgu. Izdebski doskonale wie, jak ludzie to robią, gdzie to robią, jak długo to robią, czy sprawia im tą radość. I był ciekawy, żeby się dowiedzieć, dlaczego to robią. Mhm. I się okazuje, że no, coś się wydarza w ich mózgach. I to wydarza się coś bardzo niebezpiecznego, dlatego że tam się wytwarzają endogenne, to znaczy wewnętrznie tak. Generowane. Tego się nie wstrzykuje, nie wdycha, nie połyka substancje. Ale pan mówi wprost, że to jest jak bycie na haju. To jest reakcja taka. No tak, dlatego że to wszystko zaczyna się od takiej małej... Niech się pan wcale nie martwi tym, że oni odkryją i znajdą na to tabletki, bo oni doskonale wiedzą, znaczy naukowcy, neurobiolodzy i biochemicy, doskonale wiedzą, co się dzieje w mózgu ludzkim osoby, która deklaruje, że jest zakochana. Bo mówimy o tej pierwszej fazie, tej takiej bardzo libidowej, związanej bardziej z pożądaniem, ale od tego się to wszystko zaczyna. Natomiast nie wiedzą, wiedzą doskonale, co się w tym mózgu dzieje, bo skanują różnymi metodami ten mózg, natomiast nie wiedzą, dlaczego się to dzieje, dlaczego ta pani wytwarza tą swoją chemię i te swoje substancje rauszowe. Ale jeśli ustalimy, że to jest proces chemiczny, to wtedy to, dlaczego wybieramy daną osobę, przestaje mieć znaczenie. Bo wezmę, dosypie mi ktoś proszek do kawy i się zakocham w tej pani, nie, która mi to dosypie. O to chodzi, że nikt nie będzie wiedział, jaki proszek dosypać. Aha, dlatego, okay. Że to jest bardziej złożone. To musi być bardziej endogenne. Zaczyna się to faktycznie od rauszu. Pojawia się w mózgu substancja, która się nazywa fenyloetyloamin. To jest mała substancja i to jest ważne, że jest mała. Ma tylko 9 atomów ciężkich. Ona jest, jak jest mała, to znaczy przedostaje się przez wszystkie receptory, przez te dziurki na neuronach dośrodkowe, wywołujące się na reakcję. Fenyloetylamina należy do grupy śladowych amin. A śladowe aminy, nie wiem, czy był pan na tej lekcji chemii, śladowe aminy to są amfetaminy. Zdradzę panu tajemnicę. Chemia była jedną z najbardziej przeze mnie nielubianych przedmiotów w szkole. Ale wie pan dlaczego? Bo moja chemiczka
miała, to mówię w tajemnicy, żeby nikt nie słyszał, miała urządzenie do pędzenia alkoholu w laboratorium u siebie w szkole. I w związku z tym myśmy żadnych doświadczeń nie robili, bo laboratorium było zajęte na robienie alkoholu. Aha, czyli ona robiła? Ona robiła, ona pędziła alkohol, a myśmy tłukli teorię na lekcjach. Ja w życiu żadnego doświadczenia nie zrobiłem chemicznego w szkole. No więc... Także nie, o chemii no to ona słabo. Ona waliła coś, co też jest jednym słowem trochę afrodyzjakiem. No ale jest to mała substancja. Jest to feneloetylamina, należy też grupy śladowych amin. A śladowe aminy to nic innego, tylko amfetaminy. Czyli miłość tak naprawdę od amfy się zaczyna. I to powoduje całą inną reakcję, bo jak się pojawia ta wewnętrzna amfa, później syntetyzowana w organizmie, między innymi do MDMA, czyli ekstazy, czy do metamfetamin, jeszcze gorszej, to powoduje wiele różnych reakcji. Między innymi aktywizuje pewne receptory. I to receptory niezwykłe, mianowicie receptory opiatowe. Czyli te, które są gotowe, stworzone przez naturę lub Boga, w zależności od poglądów swoich, do tego, żeby przyjmować opiaty. Pytanie jest, dlaczego w ogóle w mózgu są receptory opiatowe? Nie wyobrażam sobie, że Bóg byłby tak okrutny, żeby przygotował nam receptory opiatowe na neuronach, tylko dlatego, że wiedział wcześniej, że gdzieś w Kolumbii będą coś wytrącać z liści koka. Nie wyobrażam sobie tego. Jeśli są więc receptory opiatowe, to znaczy w jakimś celu są. A jeśli są, to muszą się pojawić wewnętrzne endogenne opiaty w którymś momencie w mózgu ludzkim. I te opiaty się pojawiają. I one należą do grupy tak zwanych neuropeptydów. Pierwszy jest syntetyzowany wiele, wiele lat temu. I okazało się, że faktycznie tak jest. I jak te opiaty tam się do tych, przez te receptory przecisną do środka, to znowu mamy jakiś stan kolejnego rauszu. I zachodzą najróżniejsze reakcje chemiczne, objawiające się pewnymi reakcjami fizjologicznymi. To jest najbardziej skomplikowany wykład o miłości, jaki w życiu nie, słyszałem. Nie, to jest bardzo proste. A słyszałem parę skomplikowanych, ale to jest bardzo proste. No, jeśli się te opiaty pojawiają, no ich stężenie raz wzrasta, w różnych momentach różnie. Na przykład u chomików przed orgazmem po około 200%. Trudno stwierdzić, jak u ludzi to wzrasta, dlatego że te eksperymenty na chomikach były dość okrutne. Robiła tak, to strasznie. Nie, no to... ściągała chemiki podczas parzenia, otwierała im mózgi, robiła koktajle, naświetlała je i badała, jak bardzo zajęte są te receptory. Są to reakcje chemiczne i za nimi idą pewne reakcje fizjologiczne. Albo się pan czerwieni. Cały mózg funkcjonuje tylko w swoim jednym obszarze z tyłu głowy, w tak zwanym układzie limbicznym, gdzie są skupione emocje. Cała kora przedczołowa jest ciemna na tych obrazach z tomografów, jak ciemna noc w Warszawie po smogu. W związku z tym całe racjonalne myślenie jak jest jak gdyby wyłączone. Jakby pan widział skeny. I a to bez wątpienia. To, że miłość jest ślepa, jest miłość absolutnie... Miłość i racjonalność to są... Ale nie, to, że miłość jest ślepa, to nie jest żadne przysłowie. Po prostu ludzie nie dowidzą w tym stanie i to można było udowodnić. Dlatego też... Pan, poza tym obaj w okularach chodzimy. To naprawdę to jest... wiele wyjaśnia. Jest, faktem jest, że jest to stan, który nie może trwać długo. Ze względu na to, że reakcje fizjologiczne są okropne. Przyspieszone bicie serca, czerwienienie się, zaburzenie percepcji czasu, zaburzenie obrazu. Gdyby ludzie nie jedzą w tym momencie, mało jedzą, praktycznie całe noce albo... No dobra, co robią w nocy, to już jest zupełnie inna sprawa. No w każdym razie ten stan może trwać tylko pewien... Ale to znaczy, że zawsze w przypadku prawdziwej miłości, prawdziwej to mam się taki, że właśnie te reakcje fizjologiczne występują, zawsze musi zjazd nastąpić potem. Jak tak, przy narkotykach. Tak, to jest. Dokładnie. Albo się uzależnić można od tego. Stajemy się takimi miłosnymi ćpunami. Ja, jeśli już pan nawiązał do tej literatury, to... Moim zdaniem tych dwóch głównych bohaterów, o których wielu czytaliśmy, i Casanova, i Don Juan, to byli właśnie miłośni cpuni. Oni tracili pożądanie do jednej kobiety i odszukiwali tego pożądania, tej nowej chemii, tej nowej dawki, tej nowej szprycy, zupełnie innych. Tak można by było to krótko określić. Dobrze, to teraz czy to jest tak, czy można się zakochać naprawdę i być w związku, w którym nie jesteśmy ćpunami i nie jesteśmy uzależnieni? Tak, dlatego że czyli chemia, zdrowym, jednym słowem. Ta chemia, to metafizyczne, magiczne, poetyckie uczucie, jakim nazywamy miłość, to nie jest ta jedna faza libidowa tego absolutnego pożądania.
tego passion, tego PA, na początku zaczynająca się od tej fenyloetylaminy, czyli tej amfy, to jest coś, co ma pewną dynamikę. Ta pierwsza reakcja opada. Socjolog powiedziałby, że ludzie się zhabituowali. Każdy się habituje. Tak. Bo to obojętnie, absolutnie. To tak, jak będzie pan elektrodami drażnił w klatce mózg szczura i on przez pierwsze dwa tygodnie do jedzenia nie podejdzie, bo będzie bał się tego uderzenia tego prądu, ale po pierwszych dwóch tygodniach się całkowicie zhabituuje i on mimo tego walenia mu po mózgu elektrodami pójdzie po to jedzenie. To samo jest z nami, ale później pojawia się nowa chemia, taka bardziej spokojna, bardziej zbudowana na innych związkach, na przykład na oksytocynie, która jest z kolei związkiem, który odpowiada za tak zwane więzi społeczne i przez wielu nazywanych jest hormonem wierności. Niestety my, mężczyźni, pan również, mamy mniej oksytocyny niż kobiety. Wiedziałem to od zawsze. Nie wiedziałem, jak to nazwać, ale zdawałem sobie sprawę z tego, ale to nie widzi pan, to jesteśmy trochę wytłumaczeni, bo dlatego, że to nie my decydowaliśmy, że kobiety mają więcej oksytocyny, a my więcej testosteronu. Od dzisiaj wszystko zwalam na pana. Nie, ja tu nie rozkładam żadnego opiekuńczego parasola, chcąc tłumaczyć poligamię mężczyzn, ale jest pewien element w tym. Poza tym monogamia. Czy w ogóle, czy jest możliwe, żeby z jednej strony mówimy o tych właśnie procesach chemicznych, o substancjach, które mamy w mózgu mniej albo więcej od kobiet, z drugiej strony mamy jednak pewne kody społeczne, na przykład w sprawie monogamii. Tak? Właśnie, jak właśnie... to, jak, czy pan widzi, czy to jest, jesteśmy absolutnie w stanie pogodzić, czy ten konflikt? Jesteśmy w stanie pogodzić, dlatego że to jest prawdziwa wojna cywilizacji. Problem polega na tym, że kiedyś panowała teoria mówiąca o tym, że jest determinanta genetyczna, że jesteśmy absolutnie zdeterminowani genetycznie. Później okazywało się, że panie włączyły paną teraz naszą transmisję, to od razu że jesteśmy zdeterminowani absolutnie genetycznie i przez długie lata, w latach 70. 10% wychowania, 90%. Później 90% tylko geny. Czyli jak gdyby przychodzimy już czas urodzenia. To jest nieprawda. Okazuje się, że też ten rozkład jest 50 na 50. Jesteśmy zwierzętami, ale moralnymi zwierzętami. Książkę chyba Roth napisał piękną, Moralne zwierzę. Gdzie ten czynnik wychowania, etyki, norm, wynikający z tego faktu, że tylko jako jedyny gatunek rozmawiamy, jako jedyny gatunek mówimy, jako jedyny gatunek możemy myśleć abstrakcyjnie. Pewne normy wynikające z różnych powodów. W niektórych krajach etycznych, w ateistycznych krajach, w innych krajach bardziej religijnych, powoduje, że dociera do nas może nie fakt, że nie chcemy być monogamiczni, ale fakt, że bycie poligamicznym rani innych ludzi. Praktycznie cała ta literatura polega na tym, że ta miłosna wynika z tego, że ta miłość się albo kończy, albo osłabia, albo nie spełnia pewnych oczekiwań. Natomiast to, że jesteśmy poligamiczni, jest to fakt. Chociaż gatunek ludzki jako gatunek jest jednym z najbardziej monogamicznych spośród innych prymatów. Tylko 68% mężczyzn przyznaje się w ankietach instytucji. Oj, przyznawać się, a... Ja wiem, reszta nie ma odwagi. Nie? Ale to jest inna sprawa. Ale kobiety też się zmieniły. 48% kobiet przyznaje się w anonimowych ankietach do prowadzenia przynajmniej podwójnego życia seksualnego. To, że pana książki są tak popularne, to pewnie wynika, a że wynika przede wszystkim z tego, że ma pan talent literacki, ale wynika pewnie też z tego, że to pana wykształcenie chemiczne powoduje, że pan po prostu inaczej opowiada o tych sprawach. Spoglądam na to z innej strony. Uważam, że można spojrzeć na tą emocję, na każdą emocję. Przecież ja nie piszę tylko o miłosie, piszę o smutku, o zemście, jednym z najsilniejszych uczuć, które pamiętam, jest odraza. Czy to jest też proces chemiczny? To jest absolutnie. Tak? To wynika z pojawienia się określonych substancji w mózgu. Jesteśmy... A nienawiść? To nie jest też. A jest absolutnie. Ja pisałem wiele prac o nienawiści. Jest to bardzo mocne uczucia. Poza odrazą, nienawiść i miłość są... Odraza jest zdecydowanie na wstręt. Z dzieciństwa coś dla nas było wstrętne, pamiętamy o wiele dłużej niż swoją pierwszą miłość.
To ja jestem wyjątkiem chyba tutaj w takim razie. A co, pan pamięta swoją pierwszą miłość? Bardzo dobrze, tak. Tak? Mhm. Ale i tak najważniejsza jest ta ostatnia przyszłość. Oczywiście, że tak, no, naturalnie, że tak. Ale to choć mówimy tylko o pamięci. Tak, tak, wiesz? O pamięci. Żadnych emocji nie mam związanych, ale pamiętam dobrze, tak. Ale czy to znaczy, że na przykład nienawiść też można by było jakoś wpływając na procesy chemiczne w mózgu? Zdecydowanie, tak. Leczyć, osłabiać, czekolwiek to nazwać? Bardzo często ludziom się strzykuje cokolwiek, którzy są w stanie tej nienawiści, jakiejś takiej agresji. No to jest akurat bardzo proste. Gorzej znaleźć coś, co wywołałoby w ludziach głębsze emocje, nie tylko pożądania, bo swoje pożądanie można wzbudzić praktycznie różnoraką ilością chemii. Pana nauczycielka produkowała coś, co jest etanolem i ten etanol jest największym afrodyzjakiem. Mhm. Myśli pan, że jakieś johambiny czy zmieszane nosy nosorożca z miodem, które uważane są za afrodyzjaki, mają działanie kliniczne? Nie. Badania były zrobione. Są tylko dwa afrodyzjaki. Jednym jest alkohol, czyli etanol, a drugim jest miłość. I to jest najpiękniejszy afrodyzjak, ten ostatni. Wow. To pięknie, pięknie powiedziane. A czy na przykład zastanawiał się pan kiedyś, jakby na przykład mógł pan się spotkać z którymś z wielkich pisarzy, którzy pisali o miłości na długo przed panem? Nie wiem, kto jest z pana ulubionym pisarzem od miłości, ale dla mnie, zdradzę, moją kochaną książką miłości jest Lalka Prusa. No co, Lalka... Rozkładam je, czytałem ją z 10 razy. Lalka jest opowieścią niesamowitą, jest opowieścią niezwykłą. Ja ostatnio... Mój kolega właśnie, wydawca, ja powiedział, że Łęcka jest niedobrą czytałem, kobietą. Nie pamiętam, ile razy ja czytałem Lalkę. Kiedyś z obowiązku, bo to była lektura. Później postanowiłem ją czytać po niemiecku, bo jest i tłumaczenie niemieckie. Mm-hmm. Ja w ogóle staram się wszystkie książki 4 języka przeczytać, jeśli tylko mogę, bo chcę porównać, jak to brzmi w tym języku. Lalka jest niesamowitą książką. Książkę chociaż raz przeczytać w jednym języku. Lalkę, natomiast ostatnio słuchałem Lalki. Ja kupiłem sobie takie urządzenie na uszy, w których można pływać. Pływanie, ja staram się ruszać, ale Sony wyprodukowało takie słuchawki z MP3, gdzie można w nich pływać i słuchać. Ja ostatnio słucham w basenie Lalki po raz kolejny. Jest to niesamowita historia. Ja bym chciał spotkać wielkiego grzesznika, którego prawdopodobnie spotkałbym w piekle, który się nazywa Charles Bukowski. On pisał o miłości w sposób specyficzny. Wszystkim się wydaje, że to skandalista, narkoman, alkoholik, nie mając absolutnie mizogin. To nieprawda. On był, jak się wczytać w jego teksty. Nie mówię tylko o tej klasycznej, o tej jego klasycznej powieści kobiety. Aha. To chciałbym spotkać Charlesa Bukowskiego i pogadać z nim o tym, co on tak naprawdę myślał o kobietach, bo on trochę był tym miłosnym ćpunem, to fakt. Trudno zarzucić Bukowskiemu monogamię. To prawda. na tym. Natomiast w tym wszystkim, co on pisał, wbrew pozorom jest strasznie dużo szacunku, bo był strasznie uczciwy. Jak mu się kończyła ta chemia, to po prostu to mówił i nie oszukiwał. To jest trudne, tak, to jest ten koniec tego procesu chemicznego, jak no tak teraz będę teraz o miłości myślał przez pana. Tak, bo ten proces ma, nie wiem, antropolodzy w postaci... Nie wiem, czy moja dziewczyna mnie nie wyrzuci z domu. No to też na pana zwalę wtedy wszystko. Ale wie pan co, ale ta chemia dostarcza strasznie dużo drugiej, innej chemii. Ludzie, gdyby nie mieli tej chemii, nie bardzo pragnęliby się tak dotykać. Co? A nie ma innego, nie ma lepszego zmysłu. No ale też mówi ten dotyk, ale ten dotyk to też mówi się, że to chodzi o procesy chemiczne, że są te substancje na skórze. No tak, ale dlaczego... Właśnie tutaj ja stoję tutaj jak adwokat po stronie chemii.
a pan stoi jak adwokat po stronie poetów. Tak, dlaczego ja... No a widzi dlaczego... pan to przez ten alkohol tej mojej nauczycielki. Ja stoję po stronie poetów. Dziękuję. To wbiję z taką motyw. Ale dlaczego stanie po stronie poetów przed Wysokim Sądem Natury jest niby lepsze niż stanie po stronie chemii? W tej książce, którą tu przyjechałem promować... Proszę bardzo, pokażemy. Jest większość eksplozji. Z wieloma mężczyznami dyskutujemy na ten temat. I wychodzi na to, że nie można w tym sądzie tych poetów od chemików, nie można jednych i drugich oskarżać. Wszyscy by chcieli, żeby to było mistyczne. Żeby to było jak ten grom z jasnego nieba, pierwsza i do końca życia, ale tak nie jest. Zakończmy tę dyskusję stwierdzeniem, że każdy chemik jest po trosze poetą. Podejrzewam, że więcej wśród chemików jest poetów niż wśród polonistów. Wśród poetów chemików, na pewno. Panie Januszu, bardzo dziękuję. Coś mi miło było pan osobiście poznać. I nawzajem. Czy mogę książkę zatrzymać? Nie wiem, ze względu na to, że przekazano mi to wydawnictwo. A nie, to nie wiem. Ale oczywiście dostarczymy. Bardzo panu dziękuję. Może się rozpiąć. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję panu. A teraz w samochodzie. Po tej całej dyskusji o miłości, o procesach chemicznych, nasz następny gość. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Nie miałeś okazji posłuchać naszej dyskusji z panem Januszem. Wiesz, kim jest pan Janusz w ogóle? Nie, szczerze mówiąc nie wiem. A widzisz, pan Janusz autorem najbardziej niesamowitych książek o miłości. O miłości. I tylko, że on, ponieważ jest chemikiem z wykształcenia, więc on opowiada o tym, że miłość jest procesem chemicznym. Aha. I że są. Nie powtórzę ci tego, bo właśnie tłumaczyłem, że jestem słaby z chemii, ale że są substancje w mózgu, które pas zapnij, bardzo cię proszę, które po prostu powodują jakieś wzbudzanie substancji, tak, a potem. Feromony jakieś uwalniają. Tak, i że to jest po prostu jak bycie na haju. Wiesz, jak bierzesz narkotyki, to się tak samo czujesz, tak samo a potem miłość. Jest zjazd dokładnie taki sam. I dlatego miłość nie sprawia. Ale co, przepraszam, bo to tak ułożyli mój wydawca wredny, ułożył tak program, żeby się znalazła w programie tuż po rozmowie z panem Januszem. Ale ja tak naprawdę przyznam się państwu, że spotkaliśmy się z Luzią wczoraj przypadkowo na kawie. Dokładnie. I że rozmawialiśmy o tym, jak nieprawdopodobnie dzisiaj się świat zmienił również dla supermodelek, dla których, co było dla mnie niesamowite, to jak opowiadałeś, że dla ciebie w tej chwili jednym z najważniejszych rynków na świecie jest rynek chiński. Rynek chiński jest bardzo ważny. W ogóle Azja jest ogólnie rzecz biorąc niesamowitą potęgą. Potęgą, wiesz, ekonomiczną oczywiście, to wiemy już od lat, ale właśnie jeśli chodzi o modę teraz i rzeczywiście tak jak dawniej, ten rynek azjatycki to był taki trochę... Nie kojarzy się z modą. Znaczy, nie, na pewno nie są wysoką modą, nie? Że jakby tam... Znaczy wysoką nie są taką, na pewno. Taką... Wysoką modą. To ja jestem wysokim mężczyzną w Chinach, wiesz, naprawdę dobrze się tam czuję. Dokładnie, ale wiesz, ja Chiny to jeszcze, ale może bardziej Japonia i te strony, ale rzeczywiście jest tak, że teraz te Chiny się otworzyły bardziej i zaczęły te wszystkie pokazy największych domów mody ściągać do siebie. I, czyli Louis Vuitton, czy Prada, czy Gucci, oprócz tego, że pokazują się w Europie podczas pokazów mody, to jadą później właśnie do Chin, czy do Pekinu, czy gdzieś indziej, czy Szanghaj i robią ten sam pokaz tam, dla widzów specjalnie na rynek chiński. Specjalnie na rynek chiński. A opowiadałeś mi wczoraj, to bardzo ciekawe jest, po pierwsze o tym, jak bardzo ważne w twoim zawodzie jest posiadanie profili społecznościowych. Tak. Jak to się niebywale, pomijając taką prostą popularność, no że oczywiście dla modelki, tak samo dla aktora, dziennikarza jest rozpoznawalność jest ważna, ale że jak się spotykasz na przykład na biznesowych spotkaniach z firmami, które myślą o tym, żeby cię wziąć do reklamy, to oni przeliczają, znaczy to ile ty masz obserwujących na Facebooku czy na Instagramie ma dla nich kluczowe znaczenie. Tak, to właśnie ma ogromne znaczenie teraz i powiem ci, że w ogóle to jest tak, ten świat się zmienił, wiesz, to już nie jest do końca tylko talent, tylko nie wiem, wygląd. Nie, to jest więcej talentów, znaczy wygląd to wszystko ma znaczenie, ale ma to znaczenie talent twój do tego, czy potrafisz opanować media społecznościowe. No, czy jesteś tam obecny, tak, 100%. I tak, wiesz, do tego stopnia, że ostatnio właśnie jak byłam na castingu w Nowym Jorku, to tak jak masz, wiesz, wpisujesz tam
imię, nazwisko, agencję. To się dochodzi ostatnia rubryka, ilość followersów na Instagramie, czy na Twitterze, czy właśnie w Chinach na Weibo, które jest nam popularne. Właśnie, bo też wspomniałaś o tym, wiemy o tym, że Chińczycy nie mają dostępu do Facebooka, tak, do Instagramu. Oni to omijają wręcz czasami przez tam no różne, można oczywiście, no ale to tak, trzeba też już ominąć, się ale nagłowić, tak, trzeba chcieć bardzo. Chcą. No, mm-hmm. Ale większość Chińczyków nie ma oficjalnie do tego dostępu, że oni nawet nie wiedzą, tak? Nie bardzo wiedzą, co jest Instagram. Dokładnie, na przykład. Oni w ogóle jakby mają swoje odpowiedniki i oni się na nich skupiają, więc taki przeciętny Chińczyk rzeczywiście Instagram czy Twitter to niesamowite. I w związku z tym ty musisz nie tylko mieć Instagram, czy Twitter, czy Facebook, ale musisz być na odpowiednikach chińskich. Oczywiście, że tak, obecnie. Bo w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, jak ogromny jest to rynek i jak ogromna jest to siła, no to wypada też i tam być obecny, więc Weibo, WeChat. WeChat to jest odpowiednik Twittera. Twittera, okej. Okay. Może bardziej WhatsAppu. Tak? WhatsAppu, dokładnie, okay. Tak. A Weibo to jest bardziej odpowiednik Twitter połączony z Instagramem, bo tam możesz też wideo puszczać i zdjęcia. No i rzeczywiście obecnie tych aktywnych użytkowników Twittera jest tyle samo, co Weibo. A ilu masz fanów na Weibo? Na Weibo? Nie tak wiele niestety, bo ja jeszcze, wiesz, na po chińsku nie piszę, więc ja zazwyczaj te rzeczy przekierowywuję. Ale no to tam kilkadziesiąt, jest w tysiącach, to. I czym się różni na przykład taki czytelnik, czy twój fan z Weibo od twojego fana z Instagramu? Czy z Facebooka? Czy Chińczycy mają są w jakiś sposób inni? Mi się wydaje, że oni bardzo chcą wiedzieć takie inside stories, że oni tak bardzo chcą wiedzieć, co ty jesz na śniadanie. I to wiesz, niby wszyscy, bo o to chodzi w tych social mediach, że pokazujesz swoje prywatne życie, ale wydaje mi się, że właśnie na tych społecznościowych kanałach chińskich to jest jeszcze bardziej, oni tym jeszcze bardziej żyją, że wiesz, z kim się spotykasz, kto jest swoją przyjaciółką, potem tagują twoich przyjaciół, jakieś tam znaczki. To jest bardzo to takie wchodzenie w twoje takie właśnie prywatne znajomości, jeszcze bardziej aniżeli właśnie te wszystkie media i śledzą cię bardzo dokładnie. Pokazywałaś mi wczoraj na tym Weibo, bo tam jest tak, że twoi fani mogą wrzucać. Mogą wrzucać rzeczy i oni to je hashtagują. To jest to samo co Twitter czy Instagram, że można tam, wiesz, otagować się, zrobić hashtaga, ale rzeczywiście, ponieważ no Chiny to jest tak ogromny kraj, ta ilość tych postów jest po prostu przeogromna i często jest tak, że oni znajdują zdjęcia, których ja w życiu w ogóle na oczy nie widzę, wiesz. Robiłam jakąś sesję, mając 15 lat. Wylądowałaś w Warszawie na lotnisku, od razu na Weibo są zdjęcia. Tak, wylądowałam na lotnisku, Weibo już wszystkie zdjęcia dawno opuściło. Jestem, wiesz, w Nowym Jorku, spotykam się też z kimś i też ktoś puszcza jakieś zdjęcie. To jest taki, wiesz, taki non-stop. Jesteś gdzieś inwigilowany na dobrą sprawę. Jak rozmawiasz z modelkami, które zaczynały karierę wcześniej, czy z byłymi modelkami, na przykład z lat 90., to czy jest duża różnica? Bo modelki, te super modelki zawsze były na celowniku. Wiadomo, że każdy chce wiedzieć, z kim jecie, gdzie jecie, co jecie i tak dalej. Ale czy masz wrażenie, że to jednak się posunęło dużo dalej, że teraz możesz być na celowniku wszędzie? No jest. Ciekawe, czy na Weibo będą zdjęcia z samochodu z tego. Możliwe. Ale wiesz, to jest tak, że my się w ogóle cały czas oceniamy nawzajem, wiesz, jedziesz tam samochodem, oceniasz kierowcę, kierowca ocenia ciebie. My żyjemy w trochę takich czasach, kiedy wszyscy nawzajem patrzą na siebie i tylko, wiesz, w telefon z powrotem i coś tam notują i coś robią. Taka domena tych czasów. I ja często się spotykam z tym, że właśnie te top modelki właśnie z tych dawnych lat, one sobie teraz nie radzą, bo to też, wiesz, też trzeba... Sprawa pokoleniowa troszkę też. Nawet wiesz, no, pokoleniowa to jedno, ale z drugiej strony to jest też to, że no, musisz być też tym w jakiś sposób zaciekawiony i mieć tą, nie wiem, no, znaleźć w sobie tą motywację, żeby każdego dnia coś zrobić, jakieś zdjęcie, coś puścić, o czymś napisać, a niektórzy w ogóle nigdy tego nie robili i nie mają zamiaru zacząć, tak? Więc tylko, że zaczyna się robić tak, że nagle przez to te dziewczyny, które przez lata były na piedestałach,
jeśli chodzi o naszą branżę modową, to nagle zaczynają trochę tracić moc, bo to jest tak trochę, że jak nie grasz w tą grę, no to zostajesz z tyłu. I to jest bardzo dziwny czas w ogóle, jeśli chodzi o modę obecnie i właśnie o ten cały fenomen mediów społecznościowych. Czy ty masz kogoś do pomocy przy mediach społecznościowych, czy sama to musisz ogarniać wszystko? Sama. Ja wiem, że ludzie często mają. Dużo modelek ma agencje PR-owe, które się tym zajmują. Ja nie lubię, wiesz, bo dla mnie to jest głupie, jakby nie... To zawsze moim zdaniem wtedy te posty są takie, wiesz, niepersonalne, to są jakieś tam zdjęcia z pokazów po prostu puszczane, czy z sesji zdjęciowych. No to moim zdaniem to ludzie mogą zobaczyć po prostu w internecie, na jakichś tam portalach. To nie musi być moje konto, więc w tym momencie jakby to się moim zdaniem mija z celem. A w ogóle jesteś w Warszawie teraz z prywatnych powodów, ale rozumiem, że generalnie w Warszawie nie mieszkasz, znaczy w Katowicach raczej, w Katowicach nie mieszkasz. Wiesz co, ja nie wiem, gdzie ja mieszkam. No właśnie. Ja mieszkam w samolocie obecnie, rzecz biorąc. Między Nowym Jorkiem, między Warszawą, między Paryżem, a Londynem, ale rzeczywiście od ostatnich 2 lat Nowy Jork stał się takim miejscem, gdzie spędzam najwięcej czasu. Czy Nowy Jork definitywnie odebrał taki tytuł stolicy mody Paryżowi? Ja lubię, jak Amerykanie w czymś pobijają Francuzów. Tak, lubisz z natury. Z natury swojej, tak. Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że Europa nie jest teraz w najciekawszym miejscu. I tak samo to się odbija oczywiście na rynku dóbr luksusowych, na rynku modowym i rzeczywiście te Stany z tą mocną taką komercyjną siłą zaczynają przejmować główną tą pałeczkę i tam wszyscy zaczynają, no zresztą wszyscy, jak zapytasz fotografowie czy modelki, to wszyscy mieszkają w Nowym Jorku. A powiedz mi, jak czasami wychodzisz na pokazie mody w jakimś ubraniu, nie masz wrażenia, że te ubrania czasami, a w modzie męskiej to już jest coraz częściej widoczne, to są ubrania, które są takimi dziełami sztuki w ogóle... Nie do noszenia. Że nawet projektant wie, że tego się nie... W ogóle nie założy. Nikt tego nie założy. Czasami, potem zresztą nie widać. No, widzisz na pokazach dziwne, różne stroje i potem ich nie widać na ulicy w ogóle. No, ewidentnie nikt nie chce w nich chodzić. Tak, ale wiesz, to też tak nie do końca jest, bo później jak pójdziesz do sklepu, to nie do końca te ubrania są w sprzedaży. Bo to jest tak, że pokaz jest robiony pod wizerunek, a nie pod sprzedaż, więc pokaz ma być jakąś taką inspiracją, jakimś doświadczeniem estetycznym i później, wiesz, idziesz do sklepu danego projektanta i nagle, wiesz, te obcasy, które były takie, to są takie. Wiesz, ta koszula, która miała 500 kokard i falban, ma 3. I są całe też grupy ludzi, które się specjalizują w tym, że one mają przekształcić właśnie te projekty z pokazu na język ludzi kupujących, tak? Czyli żeby były jednak donoszenia na Czyli to w ogóle, aha, czyli tego się to w ogóle... To nie jest tak, że jest 1:1. To mnie pocieszyłaś, bo... torebki są... Nie, to nie jest tak, że wiesz, że to masz donosić, bo tak powiedział... Ja czasami jak takich właśnie panów na tych pokazach patrzę, to jestem tak przerażony lekko. No i ja się nie dziwię, bo ja też jestem czasem przerażona, jak mam coś założyć i w ogóle którędy ręka, którędy głowa i w ogóle jak to będzie wyglądać. A zdarzyło ci się, że ktoś zaproponował ci wystąpienie w jakimś pokazie albo w reklamie, a ty po... Stawka była dobra, wszystko było okej, ale ty powiedziałaś, nie chcę, bo to jest koszmarne. Bo ubranie mi się nie podoba? Nie. Nie, bo ja też, wiesz, to jest też tak, że były takie sezony, kiedy mi się coś nie podobało, a jak już, wiesz, doszło, już 6 miesięcy minęło, to nagle to się okazało, że to był trend i nagle ja sobie mówię, kurczę, to w sumie jest całkiem ciekawe. Wiesz, to też trzeba być otwartym na pewne rzeczy, bo jak się tak zamkniesz i powiesz, to nie, to tak, to tak też świat nie działa, ale to są często ludzie, którzy naprawdę żyją już w tym biznesie od lat i oni nadają te trendy, więc to często na początku jest takie na granicy, ale potem mija, wiesz, kilka sezonów i okazuje się, że wszyscy to noszą. A potem mija kilka sezonów i wszyscy się zastanawiają, matko, jak my mogliśmy to nosić, to jest koszmar. Wiesz, nawet wiesz, dżinsy, wiesz, dzwony, potem rurki, potem, nie wiem, znowu inne i to tak się zmienia, przemienia i wraca.
No to jest, no wiesz, w modzie męskiej jest właśnie prościej, bo w modzie męskiej mam pewne klasyki. Zresztą w kobiecej też, ale na przykład jeśli chodzi o torebki, tak? Są klasyczne torebki. Tak, to zawsze będą, że tam Chanel czy Hermesa torebka zawsze będzie tym takim klasykiem kobiecym. I w męskiej modzie też jest klasyczny krój garnituru, tak, który wiadomo, że zawsze będzie noszony, czy butów. Jak nie wiadomo co założyć, to ten garnitur można założyć, nie ma problemu. I zawsze będzie się dobrze wyglądać. Ale może to jest dobrze, może tak powinno być, że moda, że my patrzymy na, znaczy my amatorzy patrzymy na modę jako na coś bardzo użytkowego. A to nie ma do końca być użytkowym, być może to ma być też po prostu sztuka, że tak jak obrazy, architektura, cokolwiek. No myślę, że powinno to tak być, ale wiesz, teraz jest też taka ciekawa sytuacja, że projektanci masowo odchodzą z domów mody, bo właśnie ta moda przestała być trochę sztuką i zaczęła się skupiać właśnie już na tych sprzedażach, na wynikach, słupkach, jak, czy idą w górę te wyniki, czy w dół. I tych projektów jest tyle, które projektanci muszą dostarczyć, że oni już nie mają czasu na kreatywne myślenie, bo to się zaczyna robić fabryka z tego. I tak właśnie Ralph Simons z Diora obecnie, który przyszedł do Kevina Kleina, taki bardzo długi miał, bardzo też ciekawy wywiad właśnie o tej takiej instant modzie, tak? To jest Instagram, wszystko jest Insta, teraz już, ale moda też tak nie działa do końca, bo jeśli jest jakiś proces kreatywny, no to potrzebny jest czas, jakaś inspiracja, no to nie działa tak i projektanci zaczynają się buntować. Ale my też jesteśmy przyzwyczajeni tego, że ma być nowe i chcemy coraz więcej bodźców. I to już jak widzimy piąty raz tą samo, to już nas to nie interesuje. No i to jest taka ciągła walka teraz. Ja nie będę zdradzał swoich preferencji, ale ja mam takie rzeczy w modzie, że mogę je oglądać bez końca. Tak? I klasyki? Tak. Absolutnie. To fajnie. To dzięki ludziom jak ty jeszcze jest szansa, że... Za każdym razem jak wchodzę do sklepu tej marki na przykład, to po prostu patrzę na te rzeczy i jestem zachwycony. Tak, i to swój gust. No i to jest fajnie. I to jest fajnie, aczkolwiek powiem ci, że z tego co ja widzę nawet po sobie, to jest coś takiego w nas, że jak już piąty raz widzisz tą samą rzecz i jeśli nie jest to jakiś twój ulubiony, wiesz, sklep czy właśnie twój ulubiony model, to już zaczyna być, wiesz, już zaczyna się nudzić. A propos Instagrama i tego, jak właśnie, no chyba o tej ucieczce od wysokiej kultury w modzie, wspomniałaś mi wczoraj o tym, kto jest największą gwiazdą Instagramu. To jest tak. Czy to nie jest dla ciebie symbol? Najpierw powiedz, co to jest, a potem powiedz mi, czy to nie jest twoim zdaniem symbol upadku właśnie mody jako... To jest tak, jak się mówi, joke on us. Czyli to jest, ogólnie rzecz biorąc, gwiazdą Instagramu jest kotka Karla Lagerfelda. Czy też koń innej znanej modelki. I nagle się okazuje, że te zwierzaki mają więcej followersów na Instagramie i tych lajków pod zdjęciami, aniżeli my ludzie z krwi i kości. I to zaczyna się robić, wiesz, a idzie takie ciągłe dążenie za tymi fanami, nagle zaczyna rzeczywiście być jednym wielkim żartem, no, bo konkurujesz, powiedzmy, tak, na castingach, czy w tych rankingach społecznościowych z właśnie z kotką, koniem i nie wiadomo czym jeszcze, więc tak jak mówię, no to jest dość ironiczne, ale to może jest taki... Taki motyw, że powinniśmy się trochę obudzić też, tak? I zastanowić, czy to tak też powinno wyglądać. Ja na miejscu Lagerfelda bym się martwił bardzo z tego powodu. O kotkę? Bo to jest. No tak, no bo to jest. To znaczy, że może. No, jeżeli twój kot jest bardziej popularny. No to może ciebie, charyzmatyczna jest kotka. Ja nie wiem, już akurat kotki nie poznałam. Cudowne. Nie miałam przyjemności z kotką przebywać. Ale jest to na pewno urosło do pewnego rodzaju żart już naprawdę, tak trochę bym powiedziała. A czy ten trend... No bo czego jest to wymiernik? Co? No właśnie, no tak, ja też nie wiem do końca. Czy ten trend, o którym wspomniałeś, tej instamody, czy on się wywodzi stąd, że ludzie, nie tylko z tego, że chcemy cały czas czegoś nowego, za chwilę będziemy mieli nie 4 sezony mody, tylko będziemy mieli, nie wiem, 12 co miesiąc trzeba będzie nową kolekcję wprowadzać. Pre-fall, a już są. Już robią takie. Pre-fall, dobrze. Dobrze. Tak. A czy powodem tej instamody jest twoim zdaniem to, że
ta moda się tak robi coraz bardziej powszechna, że coraz więcej ludzi chce chodzić w znanych markach, co oznacza, że ani mają pieniędzy jednocześnie, żeby płacić, nie wiem, 8 tysięcy złotych za torebkę. No jednak większość ludzi nie ma takich pieniędzy. W związku z tym te marki zaczynają wymyślać coś dla tych ludzi z mniejszą ilością pieniędzy i to się wszystko tak, że to jednak... No ta wysoka moda powinna być wysoka, że ona powinna być taka elitarna. Taka niedostępna. Taka trochę niedostępna. No to był ten pomysł na początku, co nie? Że pokazy miały być tylko dla wyselekcjonowanej grupy osób, którzy mają szansę zobaczyć te pokazy wcześniej przed wszystkimi innymi. W momencie, kiedy pojawi się Instagram i Twitter, teraz jest Insta Story, Snapchat i tak dalej, to te pokazy stały się dostępne dla wszystkich. I teraz co też projektanci robią, przestają robić pokazy, bo to zaczyna tracić sens, bo po co mieć pokaz, jeśli tak naprawdę wszyscy mogą to zobaczyć w tym samym momencie przed komputerem. To można zapłacić 3 razy mniej i zrobić to w pokoju, nagrać modelki chodzące w tej z powrotem i po co robić pokaz cały. Więc to się troszkę degraduje, no niestety. Zuziu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Bo jak się cieszę, że wczoraj się naprawdę wpadliśmy na siebie. Ja też, bardzo się cieszę, że tak na szybko w Warszawie, słuchaj, A jeszcze przy okazji czegoś dowiedzieliśmy ciekawego. Dziękuję Ci bardzo. Ci dziękuję, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Będę Cię obserwował dalej na kolejnych okładkach. I na mediach społecznościowych. Tak jest. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Czuję telefon? O, no. To była Zuzia Bioch, niezwykła dziewczyna, naprawdę niezwykła, bo bardzo mądra i naprawdę bardzo zawsze lubię z nią rozmawiać. A my wróćmy teraz do rzeczywistości w takim razie. Kraków, popatrzmy co się dzieje, czy się coś zmieniło w naszych dojazdówkach. No w Krakowie już nigdzie nie jest bardzo źle, przynajmniej tyle. Też nie znam, ja nie znam tych... Michałowice to znam, bo jeden z moich szefów tam mieszkał. 29 minut. Drogi panie, będzie pan dzisiaj jechał. Z Wieliczki 28 minut i nigdzie nie jest bardzo źle. Z Wawrzeńczyce, to jest skomplikowana nazwa, 54 minuty. Także, drodzy państwo, no nadal. Ale w Krakowie są czasami większe korki niż w Warszawie, to jest niesamowite. To jeszcze na koniec zobaczmy Warszawę, szybciutko. Co tam w Warszawie, zaraz będą nas wyrzucać, bo widzę, że w jasną budowę. Stara Miłosna 28 minut, Kabaty 27 minut, dojazd do centrum. Chciałem powiedzieć, że Kabaty to jednak jest środek Warszawy prawie, mówię, bo tam mieszkam niedaleko. I jeszcze zobaczmy Poznań. Jak tam w Poznaniu? O, w Poznaniu też już prawie dobrze. Jeszcze tylko ze wschodu. Ze wschodu to się zawsze ciężko jedzie. 31 minut. I z Suchego Lasu, o którym dzisiaj wspominaliśmy z panem Januszem, 35 minut nadal. Poza tym już bez problemu. Z Krzesin, jak wspomniałem, 19 minut, ale to trzeba tym samolotem F-16 na kółkach jechać autostradą, to wtedy 19 minut się jedzie. Bo tak to szybciej troszeczkę. Dziękuję bardzo, my się za chwilę zobaczymy. Ja wykonam szybki skok na 8 piętro. My się za sekundkę zobaczymy. Do zobaczenia za chwilę.